widzimy się jutro. I to wszystko w końcu, zwieńczenie. Wojna! Idę cię! Jacek Murański! Mateusz, przepraszam. Dobra? Kurwa, o czym ty śmieciem zwykłym. Ty jesteś kurwa śmieciem, o czym ty gadasz? Co powiedziałeś? Gówno kurwa. Jeba ci znowu? Jebać mi, no. Ty kurwa mrugała. To chodź. Słyszycie, boję kurwa. Zobaczymy 1 lipca. No zobaczymy, czuwony. Widzimy się jutro i to wszystko w końcu, zwieńczenie. Jak to się jutro zakończy? Słuchaj, nie wiem jak się zakończy, ja ciężko przepracowałem ten czas. Mocno w siebie wierzę, wiem, że jestem przygotowany bardzo dobrze na tą walkę. A jutro zobaczycie. Dobra, dziękuję bardzo. Adrian Cios zrezygnował z walki. On twierdzi, że wygoniliście go z hali. Jest to nieprawda. Adrian Cios zawołał mnie przed swoją walką, około 2 walk przed swoją walką i dał mi na kartce próbę renegocjacji kontraktu, na co oczywiście nie mogłem się zgodzić, więc opuścił sam halę. Nie został wyrzucony absolutnie. Myślisz, to jest jego teraz pomysł na obronę, że niby go wygoniliście z hali, bo to jest też kuriozalne, zawodnik ma odbyć walkę i jego federacja wygania z hali. Nie no, my absolutnie go nie wygoniliśmy z hali, on sam opuścił halę, próbował ze mną postawić federację czy mnie pod ścianą, podsuwając nowy kontrakt do podpisania w szatni, na co my jako federacja nie możemy się absolutnie zgodzić na szantaż, więc no sam samowolnie opuścił halę, no a na szczęście mam i SMS-y i wszystko, że my czekamy na niego, więc są dowody. Sparingów w historii chyba z naszymi ochroniarzami, ale... Prawie się udało, dlaczego nie doszło do face to face'a? Już koniec tego pajacowania, za każdym razem próbuję coś... O, pan Murański, przyjechaliśmy po pana ze szpitala z Choroszczy. Pakujemy pacjenta? Jacek Murański to jest bullshit. To jest po prostu bullshit. To jest łgarz, kłamca, który już po raz kolejny chce wmówić, że jest wielkim fajterem, wojownikiem. Wymyśla te formuły walk, te boksy birmańskie, te różne tam inne formuły. Awanturuje się za każdym razem o łokcie. Za każdym razem. Do dzisiaj w tych 4 wpierdolach, które dostał, ani raz nie użył łokcia. To jest parodysta. No to jest parodysta. Jacek Murański! Mateusz, przepraszam. Pomyliłem. Mateusz Murański! Bo to jemu. Mateusz Murański! Przepraszam ze zmęczenia. Dajcie spokój, kurwa, z tą Legią. Ale to jest ten nasz Balkan Boy. Proszę, to jeszcze oaza spokoju. Pozycja z jogi. Widać, że red. Niech ktoś nam reda rozwiąże. Do 31,4 kg. Na tą rzecz, nasze wspólne przesłanie z Jackiem jako stary gwardy dla młodzieży. Krzyknijcie z nami, pamiętajcie o tych wartościach. Ja mam tatuaż Polski walczącej. To jest ku pamięci naszych dziadków, co walczyli za naszą wolność. Bóg, honor, ojczyzna! Bóg, honor, ojczyzna! Bóg, honor, ojczyzna!